Kwestia kandydatów do Sejmu. Ja już w zeszłym roku apelowałem o bardzo duże poszerzenie listy kandydatów na liście PiS-u, aby włączyć, bo uważałem, że wielka część posłów się po prostu nie nadaje. Wielka część posłów odżywała na parę miesięcy przed wyborami, tylko walczyła o to, aby mieć dobre miejsca. A okręgi jednomandatowe? Ja jestem osobiście za okręgami jednomandatowymi, to jeśli chodzi o mnie. Ale teraz wracam do innej sprawy. Proponowałem, żeby wziąć na listę wiele więcej fachowców. Trochę w pewnym stopniu to zrobiono. Wzięto profesora Rzeszyńskiego, wzięto panią Krystynę Pawłowicz, profesor. Było z kilkanaście takich osób weszło, ale ja osobiście uważam, że należało się zwrócić i do Pospieszalskiego, i do Stankiewicz, i do Wilsztajna, do osób poznanych w nazwiskach, do dużo więcej, do Kluski na przykład jako kandydata na senatora. On by już wiedział, jak ukrócić wszechwładzę biurokracji. Do pani Olewnik, Danuty Olewnik, która walczyła tak długo z prokuratorami, jeszcze walczy o to, aby wykryć prawdziwych morderców jej brata. O Krzysztofa Wyszkowskiego, o Cęckiewicza, choćby teraz Leszek Żebrowski był niedawno. Brać od, jest tych osób odważnych i sprawdzonych wcale nie mało. I dlatego odwołania się do nich i ekonomistów takich jak profesor Kaźmierczak, Śliwiński, Janusz Szewczak, ten czołowy analityk skoku. Więc myślę, że bardzo poważnie by się przyczyniło do zwycięstwa postawienie na te znane nazwiska, niekoniecznie jako z partii, tak jak już dobrze, że PiS zrobił pierwszy krok w zeszłym roku, biorąc te osoby spoza partii na listę, ale moim zdaniem to powinno być zrobione na o wiele większą skalę. Jeśli chcemy wygrać, to trzeba jeszcze jedno. Przy tych kłótniach, jakie są, ja proponowałem też w Radiu Maryi i Telewizji Trwam o powstanie komitetów łączenia patriotów z udziałem takich profesorów jak Krasnodębski, Zybertowicz, też powinni być kandydatami, bo profesor Andrzej Nowak, a swoją drogą takich łączących postaci jak ksiądz Józef Maj, innych ksiądz Bałkowski. Jest tu, nie mamy czasu i trzeba rozpaczliwie szukać dróg do sukcesu. Ja wszystkiego nie wymyślę, myślę, wszyscy powinniśmy myśleć, co zrobić. Ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że zagrożenie jest ogromne i żebyśmy nie byli nazbyt optymistyczni w różnych przewidywaniach. Bo jak w zeszłym roku też się zderzałem ciągle, wygramy. Żeby wygrać, trzeba na to ogromnie mocno zapracować. Panie profesorze, a tak z historii, jeżeli chcą, żeby zrobić święto narodowe 6 lutego i 4 czerwca, nie? Ważniejsze niż jakiekolwiek na przykład stan wojenny. 6 lutego to co, okrągły stół? Tak. No. Święto katastrofy narodowej. Proszę bardzo. Druga sprawa. No nie, no to po prostu wzory idą. Dano możliwość zlustrowania się dobrowolnego, prawda? SBC. No i część się zlustrowała. No ale zaraz, proszę Państwa. Chodzi o jedną tu rzecz podstawową, bo już ktoś z Państwa zaczepił. To trzeba wziąć też postulat, mówię, wśród tych postulatów, które powinny być, mówię, jako program wielkiego obozu patriotycznego, na którego czele powinno stanąć więcej osób. Na przykład Janusz Wojciechowski moim zdaniem jest za mało wykorzystany, i świetny ekonomista, profesor Piotrowski może, ale wśród takich postulatów powinno być to chociażby, co Węgrzy przeprowadzili już w konstytucji. Nie ma przedawnienia dla zbrodni. Nie ma. Zdrajca to jest zdrajca. Tak, łobuz to jest łobuz. Chan to jest chan. I tyle.
weryfikacja sędziów i prokuratorów. Mamy najgorsze sądy w Europie. To wiele rzeczy mamy najgorszych, tak jak największą ilość podsłuchów i tak dalej. I musi być jednym z najważniejszych postulatów weryfikacja sędziów i prokuratorów. No bo, a tego w ogóle u nas nie było. Nie było, pomiędzy innymi. Nie będzie. Bo proszę Państwa, jeszcze długo. Ale Pan mówił Węgry, a Polska. Otóż no niestety, jak znam historię Węgier i Polski, to u nas zbyt często grzeszyliśmy łagodnością i rozmiękczaniem. Ja niejednokrotnie mówiłem, że prekursorem polityki grubej kreski w Polsce był kto? Król Jan Kazimierz, który darował najgorszym zdrajcom, Radziejowskiemu, który ściągnął Szwedów na Polskę, i księciu Gustawowi Radziwiłłowi. I potem pisano, gdyby ukarano tych zdrajców, byłoby mniej zdrajców w czasie Targowicy. W XIX wieku była pieśń wśród Polaków taka: zdrajców przybywa, bo lud zbyt poczciwy. Ja naprawdę mam szczerze dość tego zbyt poczciwego polskiego ludu. Otóż Węgrzy są dużo bardziej konsekwentni w takich sprawach rozliczeń i teraz to wychodzi. I mówię, trzeba już teraz zapowiedzieć, Pan mówi, że Szwecja szaleje, to trzeba zapowiedzieć, że po pierwsze, że nie będzie przedawnienia, jeśli ktoś sam nie wyrazi skruchy. Akurat biskup Kielecki Ryczan mówił, że że może być przebaczenie, ale najpierw musi być skrucha, żal za grzechy, szczere postanowienie poprawy. No i poprawa, zadośćuczynienie za to wszystko. A co zrobiono? Jakie zadośćuczynienie zrobiono? Poza tym ja uważam, że powinien być to nie tylko rozliczenie tych zbrodniarzy komunistycznych i zabranie się za ich fortuny, ale powinien być powołany Instytut Afer do badania afer z wielkimi kompetencjami, może większymi niż IPN-u, który by przebadał wszystkie afery od 1989 roku, a było tego z wielką ilością pracowników fachowych. A kogo bym dał na czele? Prokuratora Witkowskiego. Są tacy nieliczni prokuratorzy, którzy byli na poziomie. Ja przypomnę, że Witkowskiego parokrotnie usuwano od wszystkiego. I pierwszy raz w 1991 roku, kiedy prowadził sprawę inspiratorów mordu na księdzu Popiełuszce i kiedy go usunięto, bo chciał postawić zarzuty Kiszczakowi. Potem usunął go Kieras. Już tak z PN. No więc, a Kieres dalej teraz jest senatorem. Proszę bardzo. Panie profesorze, ja uważam, że Szwecja to nie są ludzie młodzi, to są już ludzie starzy. Proszę Państwa, tu nie o to chodzi, żeby znęcać się w ten sposób, że wsadzamy do więzienia 80-latka, ale chodzi o coś innego. Na przykład na Węgrzech wydano też inną przyjętą ustawę o karaniu za usprawiedliwianie zbrodni komunistycznych przykładowo. I jednym z oskarżonych jest były minister spraw wewnętrznych, członek biura politycznego tuż bezpośrednio po dojściu Kadara do władzy, odpowiedzialny za wyroki śmierci i tak dalej, Bejla biskup. On ma 95 lat. Nie chodzi o to, żeby tego 95-latka posadzić do więzienia, ale żeby był wyrok hańbiący dla niego. U nas nieszczęście się stało takie, że Jaruzelski Kiszczak, wybraniany chociażby Jaruzelski przez swego kompana bruderszaftowego Michnika, nie tylko, że uniknął rozliczenia, że uniknął degradacji, ale jeszcze my mamy takie podobno sondaże, że więcej osób uważa, że stan wojenny był usprawiedliwiony, niż go potępia. No 45%. 45-35. Takie są skutki kłamstw w mediach, chociaż są dowody, chociażby polecam wspaniałą książkę Władimira Bukowskiego, który słynnego dysydenta rosyjskiego, który widział pierwszy te protokoły biura politycznego sowieckiej
komunistycznej partii Związku Sowieckiego, gdzie Jaruzelski błagał Sowietów o interwencję, bo bał się, że nie zrobi tego własnymi rękoma. Także jest tu ogromnie wiele do zrobienia. Ale to jest dostępny film, gdzie ten bandyta Kiszczak śmieje się nam w twarz, mówi, wy jesteście tacy mocni, Solidarność, nie, no, tak, i inne no, tak. Gnojki, jesteście tacy mocni wybory, i coś się mi zrobili. Nic żeście mi nie zrobili i nie mało zrobicie tego, mi. Mało tego, śmieje się w twarz. Mówi w twarz, że on o swoich kolegach z SB to nie powie nic, bo, nie, bo to nie jego. No więc proszę Państwa, dlatego mamy parę lat, jeśli wcześniej coś nie nastąpi, bo proszę Państwa, jeśli pokojową drogą nie dojdzie do zwycięstwa w tych wyborach w 2015 roku, to ja widzę tu straszne rzeczy. Rozruchy głodowe, wtedy rzeczywiście wojnę domową, rewolucję. Ludzie już są coraz bardziej zdesperowani. Przypomnę, że bardzo mocno wzrosła ilość samobójstw z powodów ekonomicznych. To wszystko jest nienormalne. Kraj opuściło już 2 miliony Polaków. I co dalej? Widzimy, jak wszystko się sypie. Dlatego nie, ale dlatego trzeba po prostu maksymalnie pracować ten ogromny wysiłek. Przynajmniej i tak na mnie grożą tortury, no różne mogą grozić, samobójstwa rzekome, różnego typu rzeczy. Tak, też mówię realistycznie, ale i tak jest to inna sytuacja. Jak widzicie Państwo w tej mojej książce, żeby Polska, ja po prostu, ta moja książka jest hołdem dla tamtych pokoleń XIX-wiecznych, które wcale nie wiedziały, czy konspirując, działając, ryzykując, za byle co wyjazd na katorgę, czy Polska za ich życia powróci. Polskę mamy z tylu ograniczeniami, jakie widzimy, z tylu fatalnymi rzeczami, ale mimo wszystko są to lepsze możliwości działania niż tych osób w XIX wieku w Polsce, niż tych milionów. A oni działali, robili, próbowali i my musimy... To nas zobowiązuje. To nas zobowiązuje po prostu. Choćby nie mówiąc o tych polskich milionach, które zginęły w czasie II wojny światowej za to, że zachowywały się godnie. Widzi pan, panie profesorze, Adama Michnika znałem osobiście z na polityki, przepraszam. Chcę się szczycić. On dostaje orzeł, orła białego, nie? Za 68 rok. Ja go znam z tamtych czasów. Proszę pana, nie tylko pan go zna, ale teraz o co chodzi. Proszę Państwa, nie to jest najważniejsze. Ja, jeśli chodzi o Orła Białego, gdy mówiłem, wyrażałem nadzieję, że u nas będzie taka ustawa, która będzie przewidywała zabranie odznaczeń tym, którzy są ich niegodni, to myślałem w duchu też między innymi oczywiście o Adamie Michniku. Tak się składa, że ja też go znam z lat 60., bo najpierw byliśmy w jednej grupie opozycyjnej, a potem się podzieliliśmy, bo my byliśmy, Michnika i jego kolegów nazywaliśmy kominternowcami, którzy wprawdzie odrzucali Stalina, ale dalej wybielali Lenina i całe mnóstwo innych sowieckich rzeczy, którzy występowali przeciwko religii, przeciwko Wyszyńskiemu. Kardynał Wyszyńskiego, jego nienawiść do Wyszyńskiego była wręcz skrajna. Michnikowcy nazywali moją grupę, w której byłem, bogoojczyźnianą. Pisze o tym Jerzy Eisler. No, dla mnie nie jest to obraza, etc. Muszę powiedzieć, że na tydzień przed śmiercią prezesa IPN-u, profesora Janusza Kurtyki, byłem u nim z profesorem Jankiem Żarynem, starym przyjacielem od lat, i między innymi wtedy zaproponował mi, on przyjął, że napisze pracę dla IPN-u o podziałach w opozycji studenckiej i tam na uniwersyteckiej właśnie między naszą grupą a grupą Michnika, żeby pokazać, do jakiego stopnia tamci już wtedy działali wbrew
wbrew kościołowi, przeciw kościołowi, przeciwko polskiemu patriotyzmowi. Oto były te główne starcia. No ale niestety prezes Kurtyka zginął i pomysł tej pracy jest nieaktualny. Co nie zmienia, znów z drugiej strony, proszę Państwa, gdy ja patrzę na różne pokolenia, na przykład wśród historyków, widzę ogromnie mało odważnych wśród ludzi z mojego pokolenia, 70-latków, 60-latków, 50-latków, można by na palcach wyliczyć takie osoby jak profesor Andrzej Nowak, wiadomo, profesor Marczak z Wrocławia, profesor Rulka, znaczy, ale właśnie młodzi historycy z IPN-u, ludzie tacy 30-latkowie, tacy jak Cęckiewicz przykładowo, dla mnie jest symbolem tej odwagi, zdecydowanie konsekwencji. To budzi nadzieję, że... A publicystów? Właściwie ilu jest młodych, wspaniałych, utalentowanych publicystów, którzy mogliby zarabiać krocie, gdyby poszli do Agory, gdyby służyli Michnikowi, Lisowi lub innym panom tego typu, a oni wolą za dużo mniejsze, wielokrotnie mniejsze pieniądze pracować dla Gazety Polskiej, naszego dziennika, dla Gazety Warszawskiej, bo polecam, ta jest też bardzo radykalna wśród tych, dla portali internetowych różnych. Także to jest też nadzieja, że coś się przebija. A mówię, nie wykorzystujemy, jedno, kończę w ten mój wstęp do książki Żydzi przeciw Żydom cytatem z polonijnego publicysty Kumora z Kanady, z Toronto. On przypomina, a nie wiem, czy tu nie ma, tu ręką to, ale jest to ładny cytat, taki tylko chwileczkę. Już jest nas na świecie ponad 40 milionów. Jesteśmy dużym narodem. Czas byśmy się nauczyli, jak być silnym. Jak być narodem silnym. Nie musimy krzyczeć i walić głową o mur. Trzeba jedynie na każdym kroku, gdzie tylko to możliwe, dać świadectwo naszej historii. Zobowiązuje nas dziś do tego ofiara milionów Polaków, którzy za wolność, godność i prawdę oddali życie. I jeszcze taki ważny może cytat. Publicystka patriotyczna Iza Moszczeńska w 1911 roku pisała: kto karg do ziemi zgina, nie ma prawa dziwić się, że po nim depczą. Jeszcze jeden cytat. Profesora Feliksa Konecznego. Polacy są gotowi w każdej chwili krzywdzić Polskę z obawy, żeby nie skrzywdzić kogoś innego. Ten masochist narodowy. Otóż proszę Państwa, napisałem tą książkę, jestem schorowany, mam jeszcze 2 lata, wszystkim bardzo ciężko mi szło, jestem schorowany, nawet tu widzę, nie dopilnowałem korektę, nawet w nazwie Skarżysko w drukarni mi zawalono parę rzeczy. Otóż, ale chciałem, żeby wyszła, ponieważ pokazuje w oparciu o świadectwa żydowskie, jak kretyńskie i bezczelne są ataki przeciwko Polakom. I powiem wprost, i tu, że jeśli po tej książce, która jak na patelni przedstawia tych współodpowiedzialnych obok Niemców za wymordowanie ogromnej rzeszy milionów Żydów, ten, kto będzie pisał czy mówił o historii Żydów w Polsce w II wojnie, czy o stosunkach polsko-żydowskich i nie napisze, tak jak dotąd nie pisano przez te 67 lat, o roli policji żydowskiej, ten jest fałszerzem, nieukiem albo tchórzem. I ja chciałbym tylko prosić Państwa przede wszystkim o to. I tu nie chodzi tylko, żebyście kupowali tę książkę. Chodzi o coś więcej. Żebyście korzystali z argumentów tej książki, bo ja przynajmniej w jednej dziedzinie tego frontu, który jest wielostronny, bo przecież także front w obronie religii, front w obronie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw i innych, ale w tej jednej dziedzinie tego frontu uważam, że zrobiłem swoje i teraz od Państwa zależy, żeby te pewne argumenty podać dalej. A ktoś... No i może chyba... Tak, proszę Państwa, oczywiście to spotkanie mogłoby trwać jeszcze bardzo długo.
ale myślę, że już tyle informacji i takie przesłanie, jakie tutaj pan profesor zostawia, jest już na ten moment wystarczające. I tak jak mówiłem, zbliża się okres świąt. Będziemy się spotykać ze swoimi dziećmi, swoimi wnukami. Dyskutujmy, spokojnie dyskutujmy o tym właśnie, te argumenty wykorzystujmy w rozmowie i w przekonywaniu do naszych polskich racji. I ja chciałem jeszcze w uzupełnieniu powiedzieć, że nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą w poniedziałek na spotkaniu z panem Żebrowskim, ponieważ on poruszał sprawy Narodowych Sił Zbrojnych, a to młodzież dzisiaj bardzo interesuje. Było sporo już młodzieży. Ten kontakt jest nawiązany. Myślę, że do wiosny on się bardzo rozszerzy i tutaj ci młodzi ludzie będą się pojawiać. Spróbujemy się do nich jakoś dostać i oni są też otwarci. Jest już w zasadzie jest strona internetowa Kamienna Razem. Ona jeszcze jest niedostępna w internecie, bo jest tworzona, są wrzucane informacje i jak będzie już w miarę taka zadowalająca, to będzie już uruchomiona i będzie można wejść na tą stronę i zobaczyć, co się tutaj w naszym środowisku dzieje. To naszym zamysłem jest łączenie wszelkich środowisk, tych właśnie patriotycznych. Niekoniecznie namawiamy do wstępowania do takiej czy innej organizacji, czy jakiegoś tutaj naszego towarzystwa, ale żebyśmy się łączyli i wspólnie działali, bo wspólnym naszym celem jest dobro naszej ojczyzny. Także zachęcam do tego, żeby informować również tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że tutaj te spotkania się nasze odbywają. Informować, zachęcać, zapraszać. Ja na ile mogę informacje przekazuję do mediów, do plakaty jeżdżę, kleję. No nie zawsze oczywiście jest to dostateczne, ale na tyle, na ile mogę, na ile możemy, to robimy. Państwo musicie trochę sami, że tak powiem, zadbać o to, jak się dowiedzieć, pytać, telefonować do mnie. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeszcze jedna rzecz, przy wyjściu tam kolega ma cegiełki. 150 lat od powstania styczniowego minie już za miesiąc. Chcemy wybudować pomnik generała Langiewicza. Zbieramy piękne, ładne cegiełki, pamiątka na pewno zostanie na długi czas. Zachęcamy do nabywania tych cegiełek, które wesprą tą ideę budowy tego pomnika, który chcemy odsłonić już w Wąchocku w styczniu tego roku, jak będzie okrągła rocznica 150 lat od wybuchu tego powstania, które w zasadzie no, zapoczątkowało to myślenie o wolnej, niepodległej Polsce. Dziękuję bardzo Państwu. Błogosławiony Świąt Bożego Narodzenia, bo pewnie już się nie spotkamy. Wszystkim, całym Waszym rodzinom i do zobaczenia w nowym roku. Wszystkiego dobrego.